Pokój Tobie, Polsko, Ojczyzno moja. Nie przestają drżeć nasze serca, gdy do tych słów powracamy. Tym bardziej stając dzisiaj nad mogiłami żołnierzy, którzy dla pokoju ojczyzny i pokoju narodów Europy i świata oddali, co mieli najcenniejszego. Oddali całych siebie, swoje życie. I nie było w nich wątpliwości, że warto dla Polski, dla ojczyzny, dla narodu, dla państwa, dla ludu tej ziemi oddać nawet życie. Co takiego jest w Tobie, Polsko? Co takiego jest w Tobie, ojczyzno i narodzie, że synowie Twoi są gotowi życie oddać całkowicie dla Ciebie, że dzieje Twoje są usłane mogiłami wojów i rycerzy, ułanów i powstańców i żołnierzy. Wolność krzyżami się mierzy. Jestem tu z Państwem dziś, by pochylić głowę i uklęknąć nad grobami tych, którzy oddali życie za ojczyznę. Krew przelana za ojczyznę jest jedna, krwi przelanej za ojczyznę nie wolno w żaden sposób dzielić i nie wolno w żaden sposób dzielić tych, którzy za nią polegli. Czy szli ze wschodu, czy z zachodu, ci żołnierze szli po to, by Polska była wolna. O nią walczyli i za nią ginęli. Jesteśmy tu na tym cmentarzu, gdzie w dostojeństwie i ciszy spoczywają żołnierze, z których krwi powstała wolna Polska. Wolna Polska ta, która jest tu i teraz, dzisiaj. Nie byłoby jej tutaj, na tej ziemi, gdyby nie tamta krew przelana. Wszystkie pokolenia, powieczne czasy powinny o tym pamiętać. W tej krwi powstało nowe życie, tak też z ich śmierci. Tutaj, na polach nad Odrą i w nurtach rzeki narodziła się Polska, narodziła się Polska i ta ziemia dla Polski. To jest polska ziemia. Tak samo jak śpiewamy na Monte Cassino. Ta ziemia do Polski należy, bo wolność krzyżami się mierzy. Tymi krzyżami także, które stoją tu, wokół nas, prawie 2000 krzyży, pod którymi leżą polscy żołnierze. Chylimy czoło nad ich bohaterstwem, chylimy czoło nad ich poświęceniem, chylimy czoło nad ich dziełem, którego jest dzisiejsza wolna Polska. Cześć i chwała bohaterom, wieczna pamięć Polek. Za chwilę pan kapitan wam wszystko powie, z jakiej okazji tu jesteście. Będziecie patrzeć, będzie mała uroczystość taka, którą pan kapitan poprowadzi. To jako spokojnie. Dobrze. No. Zaczynamy. Ja z dziećmi nigdy nie miałem do panowie! Słowa pomoru. A nie tylko dzieci. Także nie wiedzą o tym, ale... Takie, niektóre wiedzą, ja wiem. Ja wiem, Saniu.
Słuchajcie dzieci, za chwilę podejdzie poczet sztandarowy do pomnika i kupcie tu miejsce na posłuch. Zbierze. Mieszkający tutaj na terenie powiatu goleniowskiego, a w sumie w mieście Goleniowie, obchodzimy uroczystości. I w czasie II wojny światowej bitwy obchodzimy. Dzisiaj mamy jedną z tych uroczystości. 12 października 1943 roku była bitwa pod Leniną. Natomiast ze zachodu 18 maja 1944 roku również żołnierze z tamtej strony przychodzili i tam była krwawa bitwa. Obydwie bitwy czcimy, zawsze będziemy czcili, gdyż jak prezydent Duda mówi, krew przelana na wschodzie i na zachodzie jest taka sama. Czy żołnierz jest ze wschodu, czy wschodu, jest taka sama. Także pamiętajcie, 18 maja 1944 rok to jest bitwa pod Monte Cassino, jedna z najsłynniejszych bitew II wojny światowej. I 12 października 1943 roku to jest bitwa pod Liną. To żołnierze, ci co szli od wschodu. 18 maja to jest ten? 18 maja to jest bitwa pod Monte Cassino. Nie, bo moja wyszła 18 maja, a jej dziadek walczył pod Monte Cassino. Bardzo ładnie, tak? Tak, Adam. Rozpoczęła się II wojna światowa. Baczność, poczet sztandarowy wprowadzić. Baczność, brawo, wrót! Marsz! Stój, lewo, wrót! Pocznij! Proszę Państwa, zanim przejdę, czy Leszek Nowak jest? Nie ma. Współpracujemy z harcerzami, Związkiem Harcerstwa Polskiego w Goleniowie i odczytam tutaj w tym gremium. Prezydium Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego wyróżnia drucha Macieja Nowaka. Nie ma, pracuje, jest, ale miał być tata, nie ma go. Medalem za wybitne zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. To jest właśnie ten jest medal. Tutaj taki piękny medal. Druga, chciałbym przekazać, że mamy członka z Dębna. Z Dębna jest tam radnym. Został wyróżniony zasłużony dla miasta, gminy i gminy Dębna. To był Sokalski, nasz żołnierz i do naszego związku należy. Także dla przypomnienia chciałbym przekazać Państwu. Serdecznie Państwa witam na tej uroczystości. Obchodzimy dzisiaj 78. rocznicę bitwy pod Leniną. 78 lat temu, 12 października 1943 roku, nieopodal wsi Lenino na Białorusi, rozpoczęła się krwawa bitwa między 1. Polską Dywizją Piechoty imieniem Tadeusza Kościuszki, walczącą w składzie 33. Armii Radzieckiej, Abermachten. W walkach, których rocznica obchodzona była w czasach PRL-u. Kochana młodzieży, wy nie wiecie, może wiecie, co było PRL, ale jeszcze było parę lat temu, tak zwane Polska, my pamiętamy. Jako Dzień Wojska Polskiego. To był dzień również obchodzimy Wojska Polskiego. W tej chwili Dzień Wojska Polskiego obchodzimy 15 sierpnia. Zginęło, rocznica obchodzona była w czasach kolei jako Dzień Wojska Polskiego. Zginęło około 20% żołnierzy polskiej jednostki. Dla przypomnienia Państwu, po ewakuacji w 1942 roku armii generała Andersa za zgodą władz radzieckich pod patronatem Związku Patriotów Polskich utworzono nad Oką w 1943 roku 1. Dywizję Tadeusza Kościuszki, a jej dowódcą został podpułkownik Zygmunt Berlin. Do tej dywizji wstępowali ci, co nie zdążyli
dołączyć do armii generała Andersa, a więc byli więźniowie, zesłańcy, czy też Polacy służący w Armii Czerwonej, bo byli Polacy, którzy zostali zmuszeni do wstępowania do Armii Czerwonej. W związku z brakiem kadry dowódczej, która ewakuowała się z generałem Andersem, czy też zginęła w Smoleńsku i innych miejscowościach, skierowano do tworzącej się dywizji oficerów Armii Radzieckiej, znających język polski. Tworzenie pierwszej dywizji zakończono w lipcu 1943 roku. Liczyła ona około 16 tysięcy żołnierzy. I od razu skierowano ich na front. Bitwa pod Lenino rozpoczęła się dnia 12 października 1943 roku o godzinie 6:00. Podczas tej bitwy Niemcy stracili 1400 żołnierzy, a 320 dostało się do niewoli. Straty naszej pierwszej dywizji, to 510 żołnierzy zabitych, 1776 rannych i 600 zaginionych. Większość dostała się oczywiście do niewoli. Przy stanie 16 tysięcy żołnierzy jest to około 1/5 stanu osobowego jednostki. Była to jedna z pierwszych, ważniejszych bitew stoczonych przez Armię Polską na wschodzie, tak jak ja na samym początku mówiłem. Natomiast na zachodzie też jedną z ważniejszych bitew stoczona była przez Armię Polską pod Monte Cassino, gdzie na stan 50 tysięcy żołnierzy zginęło 900, 2900 było rannych, to jest około 1,12% stanu osobowego. Proszę Państwa, na zakończenie przytoczę słowa pana prezydenta Dudy, wygłoszonych podczas uroczystości 72. rocznicy forsowania Odry na cmentarzu w Siekierkach. Byliśmy tam na tej uroczystości. Była też córka generała Andersa i te same słowa powtórzyła co prezydent Duda. Odczytam. Krew przelana za ojczyznę, czyli cytuję konkretnie jego słowa. Krew przelana za ojczyznę jest jedna. Krwi przelanej za ojczyznę nie wolno w żaden sposób dzielić. I nie wolno w żaden sposób dzielić tych, którzy za ojczyznę polegli. Tak jak powiedziałem w dniu inauguracji mojej prezydentury, gdy obejmowałem zwierzchnictwo nad Wojskiem Polskim, stojąc przy grobie nieznanego żołnierza w Warszawie. Czy szli ze wschodu, czy z zachodu, ci żołnierze szli po to, by Polska była wolna, o nią walczyli i za nią ginęli. Jesteśmy tu, na tym cmentarzu, gdzie w dostojeństwie i ciszy spoczywają żołnierze, z których krwi powstała wolna Polska. Ta, która jest tu i teraz, dzisiaj. Nie byłoby jej tutaj, na tej ziemi, gdyby nie tamta przelana krew. Wszystkie pokolenia, po wieczne czasy, powinny o tym pamiętać. Czyli kochana młodzieży, powinniśmy o tych żołnierzach w Siekierkach, co zginęli, i pod Monte Cassino powinniśmy zawsze pamiętać, bo krew przelana na wschodzie czy na zachodzie jest jednaka, tak jak to prezydent Duda powiedział. Te słowa zostawiam Państwu dla pamięci i pozostawiam bez komentarza. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś chciałby dodać parę słów? Tak, słucham. Ameryka pomagała chyba Polsce w II wojnie światowej. I to nie tylko Ameryka, ale wszystkie państwa zachodnie pomagali, stoczyli wojnę z Niemcami, tylko z faszystami, bo Niemiec, a faszysta to jest różnica. Jeszcze jedno, chciałbym przekazać pozdrowienia od porucznika Podgórskiego. On nie mógł tu już być, bo niestety jego stan zdrowia, a walczył właśnie pod Siekierkami, walczył o Kołobrzeg, walczył pod Siekierkami, zdobywał Berlin. Przeprosił o przekazanie serdecznych słów pozdrowienia. Dziękuję bardzo. Baczność do złożenia kwiatów. Marsz!
podpis. Dziękuję, kochani, mówię, że byliście tutaj z nami. Pamiętajcie o tych dwóch datach. 12 października, 18 maja. A panie jeszcze im powtórzą, dobrze? No tym bardziej, że są tutaj niektórzy wnuki, wnuków, dowódcy, tak jest. Standard.